System kontroli zarządczej, wprowadzony w 2009 roku do administracji publicznej, miał przynieść istotną zmianę w jakości pracy polskich urzędów. Instytucje publiczne miały od tej pory zacząć myśleć w kategoriach celów i rezultatów. I to takich rezultatów, które poprawią jakość życia obywateli. Po trzech latach funkcjonowania nowych przepisów, Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała eksperckie seminarium poświęcone kontroli zarządczej. Zaproszeni goście, m.in. z Ministerstwa Finansów i Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz świata akademickiego, próbowali znaleźć wspólnie odpowiedź na pytanie, które czas już zadać. Czy ta koncepcja kontroli zarządczej została wdrożona, czy została wdrożona właściwie i skutecznie? Tak naprawdę, co to znaczy, że koncepcja została wdrożona? No to znaczy, że po prostu jest nam lepiej w wykonywaniu administracji. Częściową odpowiedź na to pytanie przyniosły dwie duże kontrole NIK. Kontrolerzy sprawdzili, jak system kontroli zarządczej sprawdza się w administracji rządowej i samorządowej. Jakoś nie pokazaliśmy niestety przy pomocy kontroli NIK, że administracja na przykład w takim obszarze jak programowanie, czy planowanie jest lepsza czy skuteczniejsza. Nie. Jest dalej źle wykonywana. Co poszło nie tak? Dlaczego system, który miał zrewolucjonizować pracę polskiej administracji, po trzech latach wciąż nie działa tak, jak tego oczekiwaliśmy? System kontroli zarządczej miał uwolnić kreatywność urzędników. Szybko jednak, co potwierdzają kontrole NIK, uległ zbiurokratyzowaniu i sformalizowaniu. W co przekształciła się ta nowa koncepcja zarządzania w administracji? W dokumenty. Nie na tym nam zależało. Chcieliśmy rzeczywiście wpłynąć na zarządzanie. Problem z wdrożeniem kontroli zarządczej polega też na tym, że przed wprowadzeniem nowej koncepcji do urzędów nie udało się do niej ani przygotować, ani przynajmniej przekonać samych urzędników. Koncepcja kontroli zarządczej, zamiast stać się przydatnym narzędziem, zaczęła być postrzegana jako jeszcze jedno narzucone z zewnątrz wymaganie. W ten sposób kontrola zarządcza, zamiast usprawniać zarządzanie, Zaczęła być traktowana jako coś, z czym po prostu musimy nauczyć się żyć. Problem, który mamy w tej chwili, czy pewne podejrzenie, że taki właśnie problem mamy, jest taki, że być może ta kontrola zarządcza jest czymś, no właśnie, zewnętrznym, robionym z boku. Te obserwacje potwierdza Marzona Staniszewska. W prowadzeniu kontroli zarządczej powinny w pierwszej kolejności towarzyszyć twórcze pytania. Jakie cele ma nasza instytucja? Co może nam je przeszkodzić zrealizować? Jak to ryzyko ograniczyć? Tymczasem obecnie dyrektorzy urzędów zadają sobie zupełnie inne pytanie. Zwykle zadają sobie pytanie, trzeba przygotować dokumenty, bo co zrobi nikt, jak przyjdzie, a my ich mieć nie będziemy. Czyli tak naprawdę yy, nasi przełożeni koncentrują się na yy, formalnym aspekcie. Co jeszcze ogranicza efekty kontroli zarządczej? Profesor Artur Nowak Far mówi o istotnym problemie braku koordynacji przy jej wdrażaniu. Poszczególne urzędy, ministerstwa słabo w Polsce ze sobą współpracują. Jeśli wprowadzają system kontroli zarządczej, to wyłącznie na własną rękę, bez żadnej koordynacji. I wiemy dobrze, że jeżeli jest wdrażany dany system, na przykład system kontroli zarządczej w jednym ministerstwie i ono ładnie zaczyna działać, to wcale nie oznacza, że obywatel będzie zadowolony, a to dlatego, że w innych ministerstwach, w innych organach administracji publicznej, a ten system po prostu może działać źle, inaczej albo wcale. O innym problemie związanym z samą koncepcją kontroli zarządczej wspominała podczas debaty w NIK profesor Lisiecka. Czym jest właściwie ta kontrola zarządcza, o której ciągle mówimy i w której pokładamy takie nadzieje? Czy to system zarządzania, czy, jak chce ustawodawca, raczej działania, które ten system wspierają? Pewności nie ma nawet pani profesor. Ustawa, która weszła w życie od 1 stycznia 2010, system kontroli zarządczej, nie utożsamia z systemem zarządzania. Tak to być powinno. Dla mnie system kontroli zarządczej jest systemem zarządzania organizacją. A co mówią ci, którzy mają tę kontrolę zarządczą wdrażać? Osoby pracujące w organizacjach publicznych, rządowych i samorządowych, na pytanie, jak jest realizowany system kontroli zarządczej, mówią: Uczymy się go dopiero. Jesteśmy na początku. Nie do końca potrafimy wyłuskać tę treść i esencję systemu kontroli zarządczej. Czy należy zatem powiedzieć, że wprowadzenie kontroli zarządczej do administracji publicznej okazało się fiaskiem? Nie, bo nawet w tak ułomnej postaci system odniósł już pewne sukcesy. My obserwujemy z punktu widzenia koordynatora pozytywne zmiany. Przede wszystkim one odnoszą się do zapoczątkowania procesu planowania. Na razie Oczywiście odbywa się on w perspektywie rocznej, ale samo to myślenie o tym, po co wykonujemy te dotychczasowe zadania, powoduje zmianę podejścia i myślenie o produktach tych wszystkich naszych zadań. Jak więc sprawić, by nowa koncepcja pracy publicznych instytucji, zorientowana na cele i efekty, sama zaczęła te efekty przynosić? Po prostu nie odpuszczać i konsekwentnie. Standard po standardzie budować zmiany postrzegania. Poza tym jest też wymiana pokoleniowa w urzędach, wymiana kadrowa. To wszystko będzie miało wpływ na to, że ta kontrola zarządcza zacznie działać, bo to tak naprawdę nie jest jeden proces i nie jedna procedura. To jest cały system powiązanych ze sobą działań. Profesor Lisiecka proponuje jeszcze raz przyjrzeć się samej koncepcji kontroli zarządczej. Myślę, że tutaj należałoby jeszcze raz zrewidować podstawowe kategorie i podstawowe pojęcia. Profesor Nowak-Far przytacza przykład zaczerpnięty z brytyjskiej administracji publicznej, gdzie poszczególni kierownicy organów administracji podpisują umowy ze swoimi przełożonymi. To sięga nawet umów ministrów z premierem. Dzięki temu wiadomo, kto jest w administracji odpowiedzialny za poszczególne zadania i procesy. Ten brytyjski system służy do tego, żeby kawałek procesu dostał swojego właściciela, dostał imię i nazwisko, a i to imię i nazwisko, ta konkretna osoba, żeby mogła być później rozliczona z efektów swoich działań. Wielu ekspertów podkreślało także szczególną rolę Najwyższej Izby Kontroli w promowaniu i odpowiednim kontrolowaniu funkcjonowania kontroli zarządczej. Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli w zakresie usprawniania systemu kontroli zarządczej jest jakby kluczowa, nieodzowna do tego, abyśmy mogli sobie z tym zadaniem poradzić. Już chociażby sam rozmiar sektora finansów publicznych, w którym ta kontrola zarządcza powinna funkcjonować, wskazuje, że tutaj jeden podmiot, w tym przypadku Ministerstwo Finansów, no nie jest w stanie w istotny sposób wpływać na to, jak ta kontrola zarządcza działa. Kontrolować trzeba, ale na co zwracali uwagę eksperci, Mądrze. Badanie skuteczności systemu kontroli zarządczej tak naprawdę powinno polegać na badaniu tego, czy jednostka osiągnęła swoje cele. I to jest ten taki ostateczny miernik tego, czy system kontroli zarządczej działa. I na tym, no, w moim przekonaniu i jak dzisiaj mogliśmy usłyszeć także w przekonaniu Izby, e, ma tak naprawdę polegać ocena tego systemu poprzez audytora wewnętrznego czy zewnętrznego. O konieczności współpracy z NIK mówią też audytorzy wewnętrzni. Pisząc programy, Najwyższa Izba Kontroli już na tym etapie mogłaby czerpać z wiedzy audytorów w sposób taki konstruktywny, nie jakieś tam pismo skierowane do kierownika jednostki, co robił audyt i odpowiedź również na dużym szczeblu, tylko właśnie bardziej na roboczo. Konieczne będzie przekonanie samych urzędników, że kontrola zarządcza ma im ułatwiać pracę, a nie ją utrudniać. Być może więc trzeba te koncepcje na bieżąco dostosowywać do potrzeb poszczególnych instytucji. O tym, czy kontrola zarządcza będzie naprawdę potężnym narzędziem, to o tym będą decydowali naczelnicy i chyba w mniejszym stopniu dyrektorzy poszczególnych komórek. To oni to zrobią i oni muszą to zrobić w sposób, który jest dopasowany do ich potrzeb i możliwości. I wreszcie. Może na realne zmiany musimy po prostu jeszcze trochę poczekać? W administracji publicznej nie da się czegoś wdrożyć już natychmiast i zaraz. Często efekty wdrażania jakiegoś nowego rozwiązania, nowego podejścia to trzeba 3, 4, 5 lat. To wiem z doświadczenia i wiem, że rzeczy, które zmiany w ustawie o finansach w obszarze audytu, bo to jest mi bliski obszar, które były zaprojektowane w 2006 roku, to ja dostrzegam w jednostkach dopiero teraz ich efekty, prawda? Mamy 2012. Administracja ma dużą bezwładność i to trzeba brać pod uwagę. Od wprowadzenia kontroli zarządczej w administracji publicznej oczekiwaliśmy konkretnej, jakościowej zmiany w pracy polskich urzędów. Po trzech latach wiemy, że idziemy we właściwym kierunku, ale wciąż zadajemy sobie pytanie, kiedy ta zmiana nastąpi. Ja myślę, że ona nastąpi niepostrzeżenie stopniowo i jestem głęboko przekonany, że jesteśmy na takim etapie, że proces zmian już nie ulegnie odwróceniu. To wymaga czasu.